Dzień dobry dziewczyny, pora na kolejną lekcję. Dzisiaj troszeczkę się czegoś nowego nauczymy, ale bardzo proste rzeczy, żeby zamknąć już kwestię arabeski, która tak świetnie Wam wychodzi. No i zaczniemy też sobie już kończyć nasz układ, bo praktycznie myślę, że skończyłyśmy. Musimy tylko wyszlifować, wyćwiczyć, żeby pięknie nam wszystkim to wchodziło do główki i do nóg. No dobra. No to zaczynamy od rozgrzeweczki, tak? Pamiętajcie tylko, żeby naprawdę od razu wszystko było mocno napięte, żeby mięśnie się szybko rozgrzewały, dobrze? Brzuszek do góry, nóżki trzymamy. I pamiętajcie, że mamy trzy wysokości, więc sobie dobrze wymierzcie, żeby po to u góry już na samym końcu nie paść. 7. Hop, zmiana. Hop. 2, 3. To już wszystko trzymamy do góry. Cały beton. Deseczka. Ok. Hop. Hop. Ciach. I uwaga, drugi poziom, czyli trochę wyżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze zmiana. Ten trzeci poziom, to najlepiej dać sobie rączki i hop, 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 ciach, ciach. I zmiana. Raz, dwa, do góry się wyciągamy, hop, do góry, do góry, hop, hop, hop. Stópki trzymamy razem, paluchy już rozluźniamy, tak, naciągamy, popatrzcie dziewczyny, jakby one tutaj były z plasteliny, tak, i jeszcze to wszystko, o, można tu ponaciągać, a? No i lecimy na fleksik, czyli w drugą stronę robimy ze stópek daszek, nie? I teraz całą dłonią naciskam na ten daszek, żeby te paluchy nam się wygięły. Naciskam do przodu. Hop. Na razie dwiema stopami. Hop. Hop. I po jednej wypycham. Jedną, drugą. Jedną, drugą. Jedną. Kolana przytrzymujemy proste. Mamy. I teraz zobaczcie. Jedną ręką trzymam tutaj przed kolanem, a drugą mocno chwytam i piętę jakbym chciała do góry wyciągnąć. Tutaj powinnyście poczuć, że nam się troszeczkę naciąga, jakby... Śliskie mam skarpetki. Jakby łydka tam trochę się naciągała. Ho, okej. Okay. Dokładnie to samo robimy z drugą nogą. Czyli po pierwsze stopa, noga, przepraszam, noga. Odtąd jest przyciągana do podłogi. Odtąd do pięty jest podnoszona do góry. Tak? Widzicie, że ja podnoszę, że ta pięta nie jest położona, nie? Hop. Łączę stópki i puent, flex. Puent, flex. Puent, flex. Puent, flex. Ok. Złączamy ze sobą stopy. Pilnujemy przede wszystkim, tak? Pamiętajcie, pięt. One są najważniejsze, żeby nam się tam nigdzie aż tak strasznie nie rozjeżdżały. I teraz to, tak? Tam,
naciągamy. Rolujemy te paluchy do przodu. Im bardziej wyćwiczymy te paluchy, tym będzie większe relewę, tak? I uwaga, przechodzimy do przodu. Pamiętajcie tylko, że nie zatrzymujemy się tutaj na kościach, tylko chcemy tę część stopy wyciągnąć do środka. Tak? Czyli nie tak, tylko tam dalej. I znowu hop. I wraca huśtawka. Myślcie cały czas o piętach, dziewczyny, dobrze? Żeby Wam się tam one nie odklejały, bo naprawdę będzie potem problem. Nie chcemy kontuzji, to są takie rzeczy mało przyjemne dla stóp. I powolutku, znowu to samo. Hop! Hop! I teraz popatrzcie. Żeby jeszcze pogłębić to nasze chodzenie na palcach, czyli żebyśmy jeszcze piękniej były, jeszcze bardziej wyciągnięte. Zobaczcie. Hop. Na dzień dzisiejszy mamy tak. Ważna jest ta pięta. Pięta będzie ok, jeżeli też kolano nigdzie nie będzie nam odjeżdżało. Kolano ładnie do boku. I teraz popatrzcie. Czyli tu trzymam. A? Nóżka z tyłu. Naciskam na tą nogę. Widzimy? Zobaczcie. Ważna jest pięta, dziewczyny. Proszę, rozpilnujcie pięty. To, żeby bardzo uważnie wykonywać to ćwiczenie, bo tutaj w pewnym momencie całe ciało przerzucamy na tą jedną, biedną stopę. Ok? Tak? Czyli znowu to samo. Hop. No i mamy tyle. Sprawdzamy. Kolano do boku jest. Jest pięta. Nigdzie mi nie leci. No nie leci. Tak? Jeżeli ktoś ma z tym problem, no to może równie dobrze tak to ćwiczenie wykonywać. Zobaczcie. Że samą ręką, nie całym ciałem, tylko samą ręką jeszcze dopychamy tutaj. Tak? Tam takie ścięgno powinno się odezwać. A jeżeli ktoś się nie boi i wie, że dobrze mu to wyjdzie, zobaczcie. Nie wiem, jak Wam to pokazać, żeby to było widać dobrze. Czyli tu mam nogę, drugą kładę tu. O! Siadam po turecku w powietrzu. A paluchy jeszcze wypycham do środka. Do przodu, tak? Zobaczcie. Aha. Położyć. Pomachać paluszkami. Bierzemy skarpetki, ręczniczek, cokolwiek tam mamy. Dobrze? Ok. Jeszcze się cofnę, żeby było lepiej widać. I bierzemy. Pamiętajcie tylko, żeby widzicie, moja stopa w ten sposób się zachowuje. Nie? Czyli nie chcę tutaj tak deptać kapusty, tylko chcę, żeby ciach po kolei robiło. Samo ćwiczenie możemy zrobić długopisem. Zobaczcie, bierzemy długopis, tak? Znaczy, i teraz popatrzcie. Staramy się tutaj panelem sterowania rozdzielić te paluchy, tak? Czyli nie tak, tylko na razie mamy tak. Opieramy sobie stopę opięte, podkładamy ten nasz długopis, ołówek, kredka, co tam macie, wszystko jedno. I teraz zobaczcie, wcale wbrew pozorom to nie jest proste, złapać tak z powietrza ten długopis. I teraz zobaczcie, to jest jedyne wyjątkowe ćwiczenie,
kiedy możemy, tak, tutaj same te paluchy zacisnąć. Im bardziej zaciśniemy, mam nadzieję, że tu pod spodem odezwią się, poczujecie, że tam jest coś napiętego. To będą mięśnie. Tam jest bardzo dużo malutkich mięśni, które trzeba nauczyć się nimi pracować, tak, żeby ta stopa była mocniejsza. Kto wie, może kiedyś faktycznie na poważnie zajmiecie się baletem, tańcem i będziecie chciało na przykład stanąć na puentach, a wtedy stopa musi być bardzo silna dziewczyny. Czyli hop, mamy, spróbujmy z podłogi. Może się uda, chociaż tam mam taki... O, no dobra, nie jest źle, tak? Jeżeli komuś nie wychodzi, na przykład jak ja mam, że ma jeden paluch większy i to wtedy przeszkadza zdecydowanie, to popatrzcie, bierzemy i zaciskamy, a pomagamy sobie. Hop, i na maksa, napiąć, 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 naprawdę, a jakbyśmy chciały zmiażdżyć ten długopis i rozluźnię. Dobra? Pamiętajcie, że mamy dwie nogi jak coś, więc dwie nogi muszą, o, ja sobie pomogę, żeby od razu, od razu zaciskam, zaciskam, o, i tu pięknie czuję wszystkie te małe mięśnie. A, mamy, a jak komu się nie spodoba ćwiczenie z długopisem, oglądacie telewizor, męczymy, męczymy, męczymy tą naszą skarpetkę, dobrze? Czy co tam mamy? I teraz pokażę Wam jeszcze jedno ćwiczenie, liczymy, bo w balecie bardzo ważne jest wykręcanie stóp, tak? Bardzo często Wam mówię, że trzeba piętą do przodu, tak? Pozycje też są wykręcane, nie? Nie są one takie, że stoimy tak, tak jak w jazzie, czy we współczesnym. I teraz popatrzcie, żeby nauczyć te biodra, bo dzięki biodrom nauczy się też i stopa, zrobimy sobie takie śmieszne ćwiczonko. Pokażę Wam to bokiem, żeby Wam to było łatwiej sobie wyobrazić. Teraz posłuchajcie mnie, co ja mówię, żeby Wam się nie pomyliło, która noga, która co. Prawa noga, pyk, zgięta. Przeciwna rączka, w moim przypadku to będzie lewa, robi supełek, taki wąż, przejeżdża mi pod nogą. I teraz popatrzcie, tu mam paluchy i te paluchy łapią paluchy ze stopy. Zobaczcie, tak? O to chodzi w wykręcaniu, że ta stopa jest tak śmiesznie wykręcona w palecie. To, co Wam zawsze mówię, piętą do przodu. I teraz popatrzcie, tutaj może się pojawić takie nieprzyjemne uczucie w kolanku, dlatego bardzo Was proszę, jeżeli czujecie, że tam aż coś piszczy i zaraz może pęknąć, to nie przesadzajcie. Robimy to bardzo powoli, to raz, a dwa tyle, ile czuję, że potrafię. Nie przesadzajcie. Czyli popatrzcie, chodzi nam o to, żeby tą nóżkę wyciągać, na razie malutko róbmy, wyciągać piętą. Pomyślcie, że piętą idę do sufitu. Piętą do sufitu. Piętą do sufitu. Na razie nie prostujemy kolanka, broń Boże. Na razie uczymy się. Zwłaszcza, że jeszcze tutaj ręka będzie nam przeszkadzała. Hop, na razie troszeczkę, sam ruch, czyli piętą. Kopiemy w sufit. Do sufitu, hop, do sufitu, hop, do sufitu. Oczywiście tą ręką z całej siły ściągam tą nogę na dół, dobra? Żeby nie była ta noga, żeby nie miała się za dobrze. Piętą idę. Dobra, to teraz spróbujemy trochę bardziej wyprostować to kolanko. Ale jeżeli faktycznie ktoś będzie czuł, że to jest nieprzyjemne, nie prostujemy tego kolana, tylko do tego momentu wyciągamy nogę, do którego się czujemy bezpiecznie. Dobrze? Zresztą mi na przykład ręka tu przeszkadza w tym ćwiczeniu. Hop. Mamy? Do góry, piętą. Do góry, piętą. Czyli zobaczcie, mam tak nogę wykręconą, tak? A nie, normalnie. Dobrze? Dokładnie to samo robimy z drugą nóżką. Zobaczcie. Lewa moja noga to jest, więc skoro lewa nóżka, to prawa ręka. Robisz supełek i z tej strony łapie paluchy, czyli palce
muszą się złączyć z palcami. Paluchy chwytają paluchy. I teraz znowu, zobaczcie. Ręka przyciąga mi, o, noga może być tak, ale jak ręka pociągnie, no to już mam tak. I teraz myślę znowu piętą. Kopię piętą do góry. Na razie nie prostujemy tej nóżki. Hop. Piętą do góry, piętą do góry, piętą do góry. Ciąg. Powolutku wszystko robimy. Pamiętajcie o tym. I próbuję. Hop. Tak. Powolutku. Jak kaczki chodzą trochę baletnice, nie? Tak, czyli tu macie nowe ćwiczenie, ale bardzo pamiętajcie, żeby je wykonywać bardzo powolutku, tak? Bo może was tu też rączka zaboleć, bo naciskamy na nią, więc to już musicie same powoli. Ok? Tyle, ile dajecie radę. Czyli odkładamy to. Odkładamy skarpetki, bo już nie będą nam potrzebne. I teraz popatrzcie, dziewczyny. Hop! Przypominamy sobie nasz karabin, tak? Czyli biorę nóżkę i znowu pyk, mam karabin, mam. No to ładuję go. Mamy, czyli pod pachę wkładam moje kolanko. Tutaj przytrzymuję i całość do tyłu. Ciało do góry, a tu się wszystko otwiera. Otwieram, otwieram, otwieram. To jest takie przyspieszone rozciąganie, otwieranie bioderek. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, powolutku wraca ten mój pistolet. I teraz pójdziemy z nogą do boku, będziemy ją otwierać, ale postarajcie się już wykorzystać to, co było w tamtym ćwiczeniu. Czyli zobaczcie, kolano idzie do boku i pięta jest do góry, tak? Jest wykręcona, nie jest tak, tylko jest tak. I wracam. Tu prosto, owszem, ale tu pięta wykręcona. Siup. Hop. I ciach. I raz, i dwa. I raz. Pomoże wam też kolanko. Zobaczcie, jeżeli od razu to kolano się kładzie do boku, no to jak tylko tutaj zrobimy magiczny guzik, psz, no to ta stopa będzie wykręcona, ok? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zmiana nogi. Droga noga zamienia się w karabin. Hop, siup. Mamy. Gotowa paszka. Dobra, pachę biorę stopę. Biorę kolanko. I wypycham. Tak, postarajcie się tu nie garbić, wyciągnąć ile się da, a jak się da jeszcze te paluchy pogłębić. Pięta jest wykręcona, więc no i super. Tu prosto, tu wykręcam. Siup. Prosto, wykręcam. Robię to bardzo powoli, nie ma co szaleć. Siup, tu niech się wszystko obudzi. Hop. I ciach. Ciach. Pomyślcie o tej pięcie, że ten ruch zaczyna mi się od pięty, tak? Popatrzcie. Od pięty. Idę. Piętą. Idę, 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 idę. Hop. No to lecimy. Przygotować rączki do góry brzuchy. Pamiętajcie, że nie musicie otwierać tych nóg, jeżeli one nie są jeszcze na tyle rozciągnięte. Bardziej zależy mi na tym, żeby zatrzymać, utrzymać równowagę, dobra? Czyli żeby nie polecieć do tyłu. Nawet jeżeli te nogi będą tak wyglądały, ale jeżeli utrzymacie równowagę, to będę bardziej zadowolona,
niż z nóg otwartych, ale wylądowaniem na głowę. Dobra? Czyli mamy 3, 4. Powoli, 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 powoli. Siup. 7, 8. Zamykam. Hop. Ciach. Mam. No dobra. To teraz, żeby już domknąć, tak? Całe tutaj te nasze otwieranie bioderek. Zrobimy sobie. Hop. Rozciąganie, które znamy. Czyli nóżki równolegle są zachowane. Idę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4. I teraz popatrzcie. Jedna noga jest prosta, druga zostaje. I teraz dociągam, dociągam, dociągam. Hop. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zamykam. Tą zamykam, a tą otwieram. Przytrzymuję kolanko, żeby nie leciało do przodu. No i teraz tylko oddycham. Jak się da, to i jeszcze to pogłębia. Z każdym wydechem rozluźnić. O, popatrzcie. Już coraz szybciej schodzę, tak? I zamieniam nóżki. Ta tu zostaje. Tą wypycham do tyłu. Myślę o tyłku, tak? Że chcę go posadzić. O. No i już. Trzymam pięty do środka dziewczyny. I teraz popatrzcie, przypominam wam. I teraz zobaczcie, całe ciało ok, jest u góry, pupa jest trochę wypięta, ale żeby nie było aż tak strasznie, dobra? Chodzi nam o to, z każdym wydechem, tutaj, dopuszczam. Zmniejszam trochę, teraz popatrzcie. Jeżeli dacie radę zablokować swoimi łokciami kolanka, zobaczcie, przyklejcie je. Ja wypycham jeszcze łokciami do tyłu te nogi, żeby wszystko jeszcze bliżej poszło. Jeżeli mamy krzesełko, czyli nasz super drążek, idziemy do naszego drążka, tak? Przynosimy go sobie. Pamiętajcie o odpowiedniej odległości. Nóżki razem. I zaczynamy szybciutko. Raz, 2, 3, 4. Raz. Jak ktoś już chce, może już puścić krzesełko. Ono niech tam jest asekuracyjnie na wypadek, gdyby się jeszcze trochę pokiwała, ale sprawdzić już, o, hop, hop, puszczam. Pilnujcie też, żeby nie było czegoś takiego, że bum, dobra? Że jak słonik spadam na te pięty, to że powolutku miękko schodzę, czyli do samego końca trzymam to moje ciało i trzymam każdy mój mięsień. No to lecimy. 3, 4, raz, 2. 3,
4, 5 i raz, 2, 3, 4, dół i raz, 2, 3, 4, dół i raz, 2, 3, 4, dół i chwytam, stój i teraz pięty do przodu, a pupa tam gdzie jest. Jeszcze trzymam, jeszcze trzymam, jeszcze trzymam, jeszcze trzymam, jeszcze hop i schodzę. No teraz na zmianę, hop, ciach. Pilnujcie tych pięt, żeby one nam się tam nigdzie nie rozjeżdżały. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i schodzę. Zmiana. Raz, dwa, trzy. I teraz popatrzcie, robimy coś takiego. Wchodzimy, plie, siup, cyk, plie i góra, dół, plie. Bardziej te swoje mięśnie, że one jeszcze muszą się trochę bardziej pomęczyć. Zrobimy z pierwszej pozycji. Nie róbcie jej takiej pełnej. Ważne jest, żeby myśleć o tym, że jak będziemy wracać, to żeby z powrotem złączyć te pięty, bo one u góry będą się od siebie odklejać, tak? Natomiast trzeba myśleć, że do środka je chce wepchnąć, żeby z powrotem, jak wrócimy, żeby one się znowu spotkały, tak? Czyli mam hop i lecę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. I zbiję, pliję. Góra i wracam. Popatrzcie, ciach, ciągnę te pięty do siebie. Plie, hop, góra, do siebie. Plie i góra, do góry, tu. Plie, góra, do i tu. Tak? Rozluźnić nóżki. Okej. To teraz zrobimy sobie tamti do przodu, żyte, gram potma, żyte i gram potma. Dobrze? Pamiętajcie, tu wszystko trzymamy. No dobrze, no to lecimy. Pamiętajcie tylko, żeby wszystko wyciągnąć do góry, ok? Hop, hop, ciach, tamti, hop, żyte. Pierwsza, tu wszystko. Pamiętajcie o tym, że od moich bioder wyciągam wszystko do góry, po to, żeby je odciążyć, tak? Bo jak będę taka, no to tą nogą za wysoko nie popracuję, ok?
jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ktoś chce, może już zacząć też pracować głową. Jeżeli wykonujemy ruch nogą do przodu bądź do tyłu, wtedy głowa się patrzy do boku. Jeżeli pracuje łóżka do boku, głowa wraca przed siebie. Dobrze? Czyli jeżeli ktoś chce, już jest pewny tego ruchu, no to może w ten sposób robić. I zostajemy. Kaudi i wsu. Rzepę i wsu. Gra. Kaudi i wsu. Rzepę i wsu. Gra. I kaudi i wsu. Rzepę i hop. Dobrze dziewczyny, to teraz wracamy do naszej arabeski. Na ostatnich zajęciach mówiłam Wam, że tą arabeskę, którą my wykonujemy, to jest pierwsza arabeska. Ogólnie arabesek jest trzech, jeżeli wszystkie złączyć, licząc trzecią arabeskę w różnych wydaniach, różnych szkół klasycznych, tak, to jest ich pięć. Natomiast my będziemy się uczyć tylko tych trzech pierwszych. To jest bardzo prosta rzecz, bo nic nie trzeba robić, tylko trochę pomachać rękami, tak? Czyli jeżeli uczymy się w ten sposób, że stajemy sobie boczkiem, stańcie sobie boczkiem do naszego lustra, czyli teraz to będzie Wasz ekran, to wyciągamy nogę którą? Tak, tam do lustra, do ekranu, do widza, tak? Ta, która jest bliżej szkła. Dobrze, czyli ta idzie do tyłu, tak? Ręka tu jest na wysokości mniej więcej mojego nosa, a ta idzie do boku, czyli do widza idzie, w tamtą stronę. I to jest pierwsza arabeska, którą doskonale znamy, tak? Czyli hop, tą arabeskę doskonale znamy, nie? I teraz, co zrobić, żeby wyszła nam druga i trzecia arabeska? Nic trudnego, popatrzcie, najpierw Wam to pokażę bokiem, a potem już z góry, przepraszam, stanę do Was tyłem, żeby Wam to pokazać od tyłu, tak? Żeby Wam to lepiej jakoś trochę uzmysłowić, bo tak zazwyczaj jest, że ja z przodu stoję na sali, a Wy za mną, tak? Jak się uczymy. Więc może to Wam trochę pomoże, jakby było zamieszanie z tymi rękami. Nogą na razie nie pracujemy, czyli nóżka jest do tyłu, ręka. I teraz ta, która jest przede mną, idzie do drugiej i robię taką łopatę. Druga arabeska. Teraz ta idzie do pierwszej i się zamieniają, robią takiego krokodylka, taką paszczę. I to jest trzecia arabeska. Później jest jeszcze trzecia według szkoły rosyjskiej, trzecia według szkoły włoskiej. Tego się nie uczymy, bo trzeba nam zmieniać nogę jeszcze do tego wszystkiego. Po co nam takie zamieszanie, nie? Wystarczą nam trzy, ale za to pięknie wykonane. Więc pokazuję Wam tyłem. Mamy? Nóżka jest tu, ręce mamy tu, przy pierwszej arabesce. Teraz ta odchodzi przez drugą i zamieniam. Tak? Teraz ta idzie przez pierwszą i zobacz, bokiem Wam pokażę. I wykonały dziubek. I to jest cała filozofia. Już znamy trzy arabeski. Tak? Popatrzcie, jakie to proste. Zwłaszcza, że wykonujemy ją w naszym układzie, tak? Czyli od dzisiaj będziemy mogły mówić, że na przykład dziewczyny stajemy w pierwszej arabesce. Dziewczyny stajemy w trzeciej arabesce. To wiemy, że robimy, tak? Dziubek. Żeby zrobić dziubek, to ta ręka praktycznie jest na tak samo jak w pierwszej arabesce. Ona jest tutaj. Ta druga idzie tylko na dół i robi takie zawijas. A w drugiej, no to się zamieniają. Czyli jesteśmy do widza troszeczkę tak lekko ramieniem zwrócone. Ok? No dobrze. No to stańmy sobie prosto bokiem do naszego widza. Stanę tak troszeczkę po diagonalu, żebyście jednak mogły trochę podpatrywać. I robimy hop. Tu wszystko wyciągam. Podnoszę. Pierwsza. Druga, trzecia.
Mamy? Proste? Proste. Dobrze. No to jak już przechodzimy z arabeski, to przechodzimy do attitude. Tak. Ostatnio żeśmy poznały taką piękną nazwę, ale powiedzmy szczerze, że i tak nazywacie to pieskiem, prawda? Bądźmy szczerzy. No dobrze, ten nasz cudowny piesek. Poćwiczmy sobie tego naszego pieska. Dobrze? Zróbmy sobie takie ćwiczenie, że stajemy przodem i tu już nie zachowujemy tej odległości na razie. Dobrze? Przy tym ćwiczeniu. Chwytamy się krawędzi stołu, parapetu czy krzesełka. Cokolwiek tam macie. Wysuwam nóżkę do tyłu, pilnuję tutaj. Tego bioderka. Mamy? Podnoszę do arabeski. Zginam. Teraz trzymam kolanko. I tu patrzę, czy widzę moją stopę. Tak? Jeżeli jest tak, że macie gdzieś kawałek lustra, to by było idealnie, bo wtedy widzimy tutaj, tak? A tak to ja muszę się tak odkręcić, żeby spojrzeć kątem oka, co na początku, tak jak się ćwiczy, to jest dość trudne, bo czasem to ciało ucieka, a chcemy, żeby ono zostało, kości biodrowe były w tym kierunku, pamiętajcie, żeby one zawsze zostawały tam, gdzie jest przód, dla mnie przód. No dobrze, no to róbmy przez arabeskę. Do tyłu podnoszę, nie podnośmy tej nogi na razie wysoko, bo to nie ma sensu. Tutaj tylko wszystko trzymam i teraz tak, kolan. Hop. I tak parę razy, jak sobie poćwiczycie, to dopiero poczujecie, ile tutaj tych mięśni my mamy, co? Trochę ich tam jest, prawda? I teraz te wszystkie mięśnie muszą na nowo się nauczyć pracować. Musimy je nawet odkryć pewnie przy niektórych przypadkach, co? Czyli od Was teraz zależy, jak często, wystarczy dziewczyny popatrzeć, nie wiem, wstaje rano, wydał się, nie wiem, parapetu, czy nawet, że macie łóżko z drabinką, cokolwiek, tak? Biorę ciach, pytam, ciach, 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 ciach. Pomagamy sobie ręką, żeby nauczyć te kolano, że no mało uciekać, uciekać sobie, tak? Okej? Okay. To samo robimy z drugą nogą, bo mamy dwie nogi przecież. Czyli staję, hop, znowu sprawdzam, czy bioderka są ok. Ciach. I teraz tu. Tak? Prosta rzecz. Pamiętajcie tylko, że tutaj, jeżeli noga tu jest zgięta, to tak mamy rączki. Ok? Ale na razie rozłóżmy to czynniki pierwsze. Czyli pracujemy nad naszymi nóżkami. I ostatnią rzecz, którą dzisiaj jeszcze chciałam na szybko z Wami tutaj przemęczyć, to są obroty, tak? Ostatnio żeśmy się dużo kręciły, ale głównie jako przygotowanie do piruetów. Natomiast chciałabym wrócić do kręcenia się, do tych najbardziej prostych obrotów, do których żeśmy się przygotowywały, czyli do szyny, tak? Pamiętamy? No dobrze, idźcie jak najdalej od ekranu, ile mamy przestrzeni. Stajemy boczkiem. Nóżki lekko rozwarte na razie. Dobrze? I robimy naszego pajacyka, czyli nogi mi zastygają. Idziemy połóweczkami, nie? Pół, 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 pół. Ok? Ważne jest co? Główka. Tak? Czyli może zacznijmy od tego faktycznie, żeby sobie przypomnieć. Staję prosto, patrzę tam w magiczne okienko. Nie wykrzywiam nic, tyle ile się da w jedną czy w drugą. Głowa sobie sama poradzi, dobrze? Idę, wyciągam się do góry. Idę, 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 obrót i już jestem tu. Idę, idę, obrót, jestem. Idę, idę, obrót, jestem. Idę, obrót, jestem. Idę, obrót, jestem. Idę, obrót. Tak? To zróbmy jeszcze. Jeżeli się komuś kręci, przypominam. Główka idzie na dół. Dobrze? Ok. Wyciągam. Czyli patrzę tam. Patrzę, patrzę, patrzę. Zmiana. Idę, 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 bum. Idę, idę, pum. Dostałam. Ciach, 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 pum.
puścić. Obrót i głowa, obrót i głowa. Czyli głowa mi bardzo pomaga przy obracaniu. To teraz tu się wyciągam. Powolutku, ale patrzę tam. Wy patrzycie na mnie, ja patrzę na was, ok? 3, 4, pół, pół, obrót, pół, pół, głowa, pół, tak. To ja będę wam mówić, kiedy pracujemy głową, ok? 3, 4, krok, krok, głowa, krok, krok, głowa, krok, głowa. I co? Proste, prawda? No, nie jest tak źle. Uwaga, 3, 4, krok, krok, głowa, krok, krok, głowa, krok, krok, głowa. No dobrze, dziewczyny. To teraz dołączmy do tego już pół palce, co? Spróbujmy. Czyli wchodzimy, mamy. Hop. I teraz tym bardziej kolana muszą być zanurzone. Dobra? Myślę o tym, że tu jestem na sznureczku ciągnięta i do góry tak naprawdę idę, a nie, że strasznie tam. Dobrze? Czyli 3, 4, pół, 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 pół. Ok? No, bo jak pozorom to sztuka się wolno kręcić. Zauważyłyście, zaczęłam przyspieszać. No, mamy 3, czyli jak już wchodzimy na paluchy, dziewczyny, to już ten pajac nasz nie jest taki. To już te nóżki, dobrze by było, żeby były blisko siebie i żebyśmy szły tylko z nogi na nogę, 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 z nogi na nogę. Ale to jest, wiecie, za miesiąc dwa jak będziemy ćwiczyć. Nie musimy tak szybko. No dobrze, dziewczyny, to bierzemy się za tańczenie, bo tylko już to nam zostało. A nasza solóweczka tak naprawdę jest gotowa. Musimy ją tylko pamięciowo jakoś ogarnąć, wyczyścić i będzie pięknie, co? A jak się uda, poprosimy rodziców, żeby nagrali, jak tańczycie i może będę mogła w końcu was zobaczyć w akcji. Dobra? Okej. Okay. No to pomijamy ten fragment, gdzie mamy partnera. Jeżeli ktoś ma partnera, to fajnie, jeżeli nie, to zaczynamy po prostu w ten sposób, że wchodzimy na palce, idziemy. Idę, 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 idę tu ręką, 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 tak? I jestem, wychodzę. Raz, dwa, trzy, na lewą nóżkę. Hop, ciach. Pyk i ciach. Otwórz, cyk. Zamknij. Otwórz. Wstaję na tą nóżkę. Prawo mocny. I teraz te nóżki szybko ze sobą złączę i robię właśnie takie, jak gdyby już takie maluteńkie szene. Tak? Czyli raz, dwa, hop, ciach. Mamy? Ja się cofnę. I teraz mamy. Skroczku, arabeska z wyskokiem, skroczku, tak, idziemy, raz, dwa, trzy, cztery, łączę, wychodzę, idę w lewo, prawa, lewa noga z przodu, hop, 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 raz, dwa, trzy, cztery, prawa idzie do przodu, idę do prawej, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, do boku, czyli do widza, tak, zamykam, ok, i teraz z pierwszym krokiem prawą nogą, znowu idę w prawo, powtarzam to, co tam było, rozdaję bułeczki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, robię obrót w środku, myślę, z której nogi i jaki piruet chcę zrobić, dobrze? Czyli bułki, 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 bułki. Równie dobrze możemy stanąć, tak? Jeżeli ktoś się w tym czuje dobrze, równie dobrze możemy stanąć, tak? To już od was zależy, dziewczyny. No niestety ja nie mogę fizycznie skontrolować, jak wy ćwiczycie,
Nie, z czego oczywiście jestem strasznie nieszczęśliwa. Natomiast wierzę, że sami wiecie najlepiej, co wam wychodzi. Więc tutaj to robimy. Po bułeczkach, bułeczkach, bułeczkach. Hop, mamy. Cyk, hop, jest. Hop, tak. Do tyłu. Arabeska. Obrocik. Wyskok. I cyk. Brawa, 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 brawa. Tak? No. Tak myślę. Czyli to mamy zakończone. Taka wasza pierwsza mikrosolówka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Minutka z groszami pewnie. Ale nie czas tutaj jest najważniejszy, nie? No dobrze. Przygotujmy się. I zaczynamy. Muzyczkę też wam dołączę później. Czyli ta muzyczka, poczekamy. Czyli jeszcze raz powiem, czy jak wyślę wam filmik, to do filmiku dołączę linka z muzyką, żebyście mogły sobie... Tak? Idę. Tu się nikt nie śpieszy. Hop. 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 Raz. Dwa. Uderzy czy nie uderzy? 3, 4. Walczę z materią, w co, gdzie nie uderzyć. Dlatego się nie przejmujcie, jeżeli nagle się odskakuje albo się cofam. Dobrze? No dobra, dziewczyny. No to jeszcze raz. Tak, czyli w miarę już mam poukładane. Musimy teraz tylko pomyśleć, co jest po czym, żeby zaczęło nam to wychodzić bardzo płynnie. Uwaga i idę tu, idę, 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 siu, hop, idę, hop, ciach, 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 ciach. Ja to w miejscu robię prawie, żeby się nie zabić. Czyli wszystkie te elementy mamy jakoś tam połączone, tak? Skończyłyśmy tu. Mamy? Z tego tak, jak jest ta noga. Wstaję. Hop, hop, hop. I tyle. Będzie już do ukłonu. Dobrze? Jeżeli okaże się, że w miarę szybko opanowałyśmy to, to jeszcze trochę czasu mamy, to może podokładamy coś, dobrze? Ale chciałabym też, żebyśmy zaczęły jeszcze jeden układ, trochę bardziej taki zwariowany.
nie baletowy, jakiś taki, wiecie, klasyczny, tylko taki trochę, żeby też na luzie sobie potańczyć. Dobrze się nie stresować, czy tutaj ta noga, czy tamten palec, ok? Dobra. Mm-hmm.
głowę. Tak. Rączki robią mi taką obramówkę z tyłu. I teraz pamiętajcie, chcę brzuchem do nóg, a nie czołem do nóg. Tak? Wdech. Wydech. Wszystko rozluźniam. Zamieniam nogi. Czyli jedna jest z przodu, pięta przyklejona. Druga jest z tyłu. I teraz sąduję, na ile mogę odjąć. Jechać z tą nogą, żeby ona nadal była przyklejona. Ciało do góry podnoszę. No i dźwigam. Raz. I wróć. Jeszcze spróbujemy. Dwa. Wróć. Trzy. Wróć. Cztery. Wróć. Pięć. Wróć. Sześć. Siedem. I ostatni. I przyciągać. Ściągam tutaj wszystko. Mamy. Teraz popatrzcie. Siadam w takim trochę rozkroku. Przepraszam, że to będzie wyglądało może nieciekawie. No, trudno. Tak, to nasze ciało, a my nie pracujemy. I teraz popatrzcie. Tu staram się dotknąć i tu się staram dotknąć. Ciach, i ciach, i ciach. Ciach, ciach. Teraz jedna zostaje. I druga. Ja dociągam. Jeżeli coś ewentualnie możecie poczuć, to tutaj, że tu się ten mięsień naciąga, jeżeli był dzisiaj jakoś tam napięty. No i zmieniamy łóżki. Teraz druga, lewa. Do środka robię trójkącik. A druga ją do góry. Spróbujemy sobie zrobić takie dla Was wyzwanie. Niektóre dziewczyny może już się nauczyły. Popatrzcie. Robię nóżki jak do motylka. Zamykam się w kokonie. I teraz popatrzcie. Muszę zrobić karbika, żeby nie włożyć proste plecy. Bo jak na proste plecy się położę na podłodze, to co? No to już na nie śpię. Tak? A my popatrzcie. Chciałabym, żebyśmy w takiego bączka się zamienili, tak? Czyli na bok, na plecy, na bok i znowu wracam. Popatrzcie. Tylko pamiętajcie, ważne jest, żeby nam się nogi nie rozjechały, czyli one są zamknięte. A tutaj, tak, jestem schowana. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Jak się tego nauczycie. No i jeszcze jak macie dywan, a nie taką twardą podłogę jak ja, to gwarantuję Wam, że zabawa będzie przednia i to jest naprawdę fajna frajda. Czy chociażby gdzieś na trawie, na ogródku, czy na łące. Naprawdę. Czyli macie co ćwiczyć, tak? Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą lekcję. Jeżeli ktoś faktycznie się czuje już dobrze w naszym układzie, a mógłby mamy poprosić, żeby nagrała chociażby króciutki filmik, tak? Żebym ja mogła zerknąć, co Wy tam wyrabiacie, to będę zadowolona. Rodzice mają do mnie kontakt, czyli nagrywamy się i wysyłacie, tak? Ciągle ja coś do Was wysyłam, to teraz czekam na wiadomości od Was. To na razie, pa!